Dzień dobry, witam serdecznie w dniu dzisiejszym na moim kanale. Chciałbym zaprezentować filtr, który zastosowałem na zasilaniu od agregatu prądotwórczego i z tego filtra idzie zasilanie, tak, na falownik daje przez tą rozdzielnicę i wraca sobie tutaj do falowniczka. W tej chwili agregat jest uruchomiony, ładujemy baterię, 3,30 kW jest obciążenie. Więcej nie obciążam agregatu z uwagi na to, że to jest nowy agregat, on musi się dotrzeć, on ma 4 motogodziny przepracowane, później trzeba będzie wymienić olej. Dlaczego zastosowałem taki filtr przy agregacie? Chcę zabezpieczyć falownik i całą elektronikę, czyli pompę ciepła, wszystko co jest w domu zasilane, tak, bo z falownika wychodzi, wiadomo, bezpośrednio te zasilanie z agregatu. To co wcześniej Wam mówiłem na poprzednim filmie, że to nie ładuje bezpośrednio baterii, tak, tylko nadwyżka energii, która z load idzie na bank energii, tak, tak to się odbywa. I ten filtr jest może fajny, 1,5 kg waży, jakby ktoś pytał, jest duży. 40 amper mamy, 3 fazy i przewód neutralny jest. Do obudowy jest podłączony ochronny PE. Generalnie co? Nie jest to błędem zastosowanie takiego filtra w instalacji, ale ja jeszcze pokuszę się o zakup stabilizatora napięcia. Co prawda jest to wyższy koszt, taki stabilizator napięcia trójfazowy pod agregat prądotwórczy dedykowany kosztuje więcej jak agregat, tak? Ale jeżeli ma mi to zabezpieczyć elektronikę falownika, pompy ciepła i wszystkie odbiory w domu, no to warto to zastosować. Ja nie będę oszczędzał na czymś takim, bo to kosztowało dużo pieniędzy i te 2000 z hakiem to nie jest żaden koszt przy tych wydatkach, co już poszło. Dlatego chcę zabezpieczyć ten układ w momencie, kiedy będę ładował. Tu jest 0 i faza. Tutaj Wam pokażę napięcie, jakie wychodzi z agregatu na każdej z faz. Tutaj jest druga, 237, nie wiem czy będę w stanie sięgnąć do pierwszej. 231. Efekt mrugania żarówek LED tutaj w kotłowni dalej występuje. Panowie pisaliście w komentarzach, że to będzie występowało. Ta tutaj przetwornica na zasilaniu nie jest błędem, ale nie jestem do końca zadowolony z jej działania. Nie wiem, być może działa poprawnie. Ja muszę się przekonać jeszcze, jak zastosuję ten stabilizator napięcia, żeby napięcie na każdej z faz było po wyjściu z agregatu, tak? Zamontuję gdzieś ją w tym miejscu, bo ona jest duża, waży też ponad 30 kg. Zakupię ten stabilizator napięcia, tak? To jest samoregulowany i zobaczymy, co się będzie działo. Na chwilę obecną nie jestem zadowolony z tego efektu, że LEDy mrugają. Zobaczymy. W komentarzach pisaliście, że to i tak nie zabezpieczy mi tego na 100%, bo to jest związane z wytwarzaniem prądu elektrycznego przez agregat i tutaj takie zjawisko będzie występowało. No okej, okay, jak jakoś to w tych droższych agregatach jest to poprawnie rozwiązane, a w tych tanich niestety jest lipa. Te stabilizatory AVR są kiepskiej jakości, tak. Nie wiem, jak te uzwojenia w prądnicy są wykonane. Na pierwszy rzut oka wygląda to ok, ale ja chcę mieć porządnie to zrobione. Nie będę tutaj oszczędzał.
na tym zakupuję taki stabilizator. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Może ktoś z Was używa taki stabilizator trójfazowy z automatyczną regulacją, tak? On sobie zmniejsza napięcie albo zwiększa, wyrównując to na. On jest zbudowany na transformatorach troidalnych z automatyczną regulacją, z tego co tam patrzyłem. Znaczy, nie wiem, czy ten konkretny model, bo to w tych droższych modelach za 6000 występuje coś takiego. Tutaj chcę to zastosować, zobaczymy, może to pomoże. Nie chcę takiej, można powiedzieć, sytuacji, żeby mi tutaj LEDy mrugały. Ma być zrobione to perfekcyjnie, tak? Tak jakby było zasilanie z sieci. I ten stabilizator napięcia po prostu teoretycznie powinien pomóc w tej sytuacji, że na każdej z faz będzie równe to napięcie. Nie będzie takiej sytuacji, że mamy tutaj rozbieżności kilku volt. Co prawda to nie ma nic do znaczenia, ale jeszcze częstotliwość możemy zobaczyć, jak to tutaj wygląda. I tutaj mierzymy praktycznie, tu jest wejście od góry, a obciążenie load jest tutaj już. Przejście przez przetwornicę, tak. No ale widzicie, dalej ta częstotliwość nie jest stabilna. No, z chwileczkę. O. To samo się dzieje co na górze, tutaj przed tą przetwornicą, przed tym filtrem. Generalnie chcę spróbować jeszcze taki stabilizator trójfazowy. Zobaczymy, co się będzie działo. Pompa ciepła się wyłączyła. Ja nie, czekałem, aż się wyłączy, żeby odpalić agregat, bo po prostu boję się. Boję się używać. Co prawda idzie to przez falownik, tak? Falownik zasila całe obciążenia, tak? Nawet pompę ciepła też zasila, idzie przez falownik. Także tutaj na tej fazie, gdzie jest kotłownia, właśnie te żarówki mrugają. W innych pomieszczeniach, tam gdzie są jarzeniówki, tego efektu nie ma, ale jednak to występuje i ja chciałbym mieć to zrobione dobrze. Ale czy uda się po zakupie tej przetwornicy, tego stabilizatora napięcia, tak, AVR taki trójfazowy, czy to będzie działać, to wszystko wyjdzie, tak, w testach. Generalnie nie da się tutaj tego pominąć. No i zobaczcie, taki stabilizator napięcia trójfazowy kosztuje więcej jak agregat. On jest wielkości prawie że agregatu. One są w szafach, takich na nóżkach nawet. Bardzo ciężkie. Niektóre są na kółkach. Waży po 60-70 kg, bo tam jest dużo napchane do tego. I to generalnie taki sprzęt profesjonalny zaczyna się od 7000. Tego nie da się tanim kosztem zrobić profesjonalnej instalacji, która nam zasili cały dom, gdzie będziemy mogli sobie spokojnie spać, że podczas pracy agregatu ten filtr może wyłapuje jakieś piki, jakieś nadwyżki, nie wiem jak on tam działa, ma jakieś w środku dławiki, nie da się tego rozebrać, bo to jest zanitowane, nie chcę tego ruszać, to jest nówka sztuka, to dzisiaj przyszło. Zamówiłem sobie to z portalu u nas i koszt takiego filtra 350 zł, jakby ktoś pytał. Tam w poprzednim filmie jest link do tej aukcji. Możecie sobie to odszukać. Ja siadam, zakupuję ten stabilizator napięcia trójfazowy 10 kW mocy. No i zobaczymy, co się będzie działo. Jak już to nie pomoże, to odpuszczam temat, bo nie ma sensu, tak, już pakować tych pieniędzy w coś, co jest po prostu kiepskiej jakości.
wykonaniem. Tanie agregaty to. Jak nie dacie 15 tysięcy za profesjonalny agregat, tak niestety będzie. Tutaj przetwornica, do tego stabilizator i to wyjdzie 5 tysięcy. Za tą cenę można byłoby już kupić na przykład diesla jakiegoś, ale to może i by był cichszy, ale ma mniejszą moc obciążeniową. Ten jest mocniejszy agregat. Jest co prawda benzynowy, łatwiejszy rozruch, on tam odpala z pół obrotu. Generalnie diesel tam nie interesował mnie. Może jest lepszym agregatem, ale o tej mocy, co tutaj mamy, bo to jest producent Pezal, producent Longines, to jest taka korporacja, która robi te agregaty. One się tylko nazwami różnią. Jeden producent zmienia tylko nazwy i ceny. Co, no generalnie agregat działa, tak. Trzeba te menu cały czas tu przestawiać, żeby to ruszyło. Tutaj musimy wejść w tą baterię najpierw. Poziom ustawienia, generator charge. I dopiero możemy wejść w system work mode. I tutaj musimy sobie zaznaczyć od 22:05 do 2 w nocy, tak, do 50% zaznaczyłem, że ma ładować baterię. Ja go zaraz wyłączę, bo to hałas generuje niepotrzebny. I co? I tutaj jeszcze trzeba zaznaczyć. Mamy tutaj ten port generatora. I tutaj zaznaczamy sobie moc 3500 W. Ja sobie ustawiłem, żeby go więcej nie obciążać. A dlaczego jest tutaj na wyświetlaczu 3300? Wiecie skąd wynika ta rozbieżność? Tutaj jak wejdziecie w battery settings i mamy tutaj ustawienie amperażu. Jeżeli zwiększymy prąd ładowania tutaj, na przykład na 60 A, to on wtedy dojdzie do 3500 W, obciąży ten agregat jeszcze mocniej. Możemy zrobić na przykład O2. Zaraz, zaraz, bo tutaj trzeba tym drugim zmieniać. Zrobimy tutaj na przykład 50. Cholera jasna, znowu w to samo wszedłem. Zrobimy 58 i trzeba zatwierdzić. I patrzymy tutaj na menu, co się dzieje. I widzicie, dusi go. Troszeczkę podbił. 150 W dostał. Także to jest związane z tym ustawieniem tutaj w baterii. Mamy 2,8 kW idzie w baterię. A tutaj mamy te wszystkie parametry z fazami. I zobaczcie, jakie mamy napięcia na każdej z faz z agregatu. Moc 3460 prawie W. I każda faza jest równo obciążona. Trzecia jest najwięcej, jest 1300 W. Także wszystko działa. Jeszcze chciałbym ustabilizować to napięcie, wyrównać to, tak, i częstotliwość wyrównać przede wszystkim. I nie wiem, czy się uda osiągnąć efekt, żeby te LEDy nie mrugały. Najważniejsze, żeby to ustabilizować, tak, pracę wszystkich odbiorników w domu, jakie idą przez falownik. U mnie idzie cały dom przez ten falownik. Łącznie z pompą ciepła. Pompa ciepła nie jest zasilana bezpośrednio z magazynu energii. Pobiera sobie energię, jak jest po prostu naładowany ten magazyn. I tak to wygląda. Wszystkie zasilenia oprócz garażu. Tam mamy gniazdo trójfazowe. One służy do spawarki, to jest pominięte, i do kompresora, tak, żeby pominąć, nie obciążać takim prądem udarowym, można powiedzieć, dużymi amperażami przez dużą spawarkę przemysłową, to
Pominąłem sobie falownik i bezpośrednio idzie z sieci energetycznej zasilanie na te jedno gniazdo siłowe, tak? Tak to jest rozwiązane, a reszta, cały dom jest zasilany przez falownik. Deje, idzie każde obciążenie, łącznie z pompą ciepła 16 kW mocy. Z Prinsan 15,8 dokładnie. Ona w szczycie tam 4,5 pobiera. Jak jest bardzo zimno, na pełnej mocy sprężarka taki robi pobór. No, bank energii teraz, jak jest 10 kW, daje radę i po prostu chodzi na magazynie energii. Te 10 kW mamy, do 8 można rozładować, także 8 kW poboru, kilowatogodzin, tak, a 5 kW pobór ciągły, także pompę ciepła zasila plus pompy obiegowe z baterii, a jak brakuje już tej energii, to idzie z sieci, tak, pobiera sobie. Jak zakupię ten stabilizator napięcia pod ten port generatora tylko? Ludzie sobie go stosują z tego, co tam zasięgłem informacji, do zasilania na cały budynek. To też nie jest błędem. Puszczają przez ten stabilizator napięcie z sieci, mają wyregulowaną tą wartość napięcia, tak, to jest jakiś tam sposób też na fotowoltaikę, pod fotowoltaikę to podłączają. Myślę, że jak zamontuję, to się dowiemy, czy to faktycznie pomoże, czy to działa, zobaczymy, to wszystko wyjdzie podczas testów. Muszę zakupić to urządzenie, taka decyzja już wcześniej zapadła, pisaliście w komentarzu, żeby zakupić właśnie taki filtr na zasilaniu, zastosować go, że to też wyłapie część niepożądanych takich efektów, które generuje agregat. Nie jest to błędem, tak, za tym filtrem zrobimy tutaj w tym miejscu stabilizator napięcia AVR, taki trójfazowy, tu go zamontuję, filtr będzie wyłapował często te niedociągłości, o może tak, które generuje częściowo przez agregat, jest wytwarzany ten syfiasty prąd zasilający, tak, i dalej on pójdzie przez stabilizator napięcia, który jest dedykowany pod agregaty, i zobaczymy. Moc tego stabilizatora jest 10 kW, ale nie można nic kupić mniejszego, tak. Można byłoby wziąć 6 kW czy 5, nie obciążać tego agregatu na takiej mocy, bo on nie będzie u mnie tak pracował intensywnie. I generalnie piątka by wystarczyła, tak, ale no nie ma dostępności takiego stabilizatora 5-kilowatowego, trójfazowego. Jest dyszka i jest 25 i 15 chyba, z tych takich najtańszych. Volt Polska, z tego co patrzyłem, generalnie jest bardzo duża przepaść, później już jest lepszej firmy, ale to już zaczyna się od zupełnie innych sum. A to jest tylko port generatora, który będzie używany sporadycznie, tak? No chyba, że będzie jakieś paliwo do przerobienia, no to można sobie przepalić to w agregacie, tak, jak to jest jakiś zanieczyszczona benzyna, trochę ropy jest tam w układzie, żeby nie lać tego do zbiornika, to można dodać do agregatu, rozrobić, agregat to przerobi, jest na gaźniku i można sobie podładować magazyn energii, długo to nie trwa. Generalnie zobaczymy, przyjdzie stabilizator, to nakręcę film o tym, jak go podłączę, tak. Zobaczymy, co się będzie działo, czy ten efekt mrugania LED, czy ta częstotliwość zostanie już wyrównana, bo nie mamy 50 Hz. Nie chcę tam grzebać już przy tych obrotach, bo tak, jak jest agregat nieobciążony, to on ma częstotliwość 50, ponad 50 Hz, 51 nawet. I w momencie, kiedy go obciążymy, to ten AVR taki nie jest do końca w tym agregacie, jak powinien być, tak? I po prostu stąd
takie niedomagania są. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Do następnego. Pozdrawiam.